Dzień dobry Państwu, 14.00, zaczynamy nowy materiał. Proszę Państwa, w pierwszych słowach chciałbym dołączyć się sercem i myślami z tymi, którzy są w powiecie kłodzkim, w Głuchołazach, w innych miejscowościach, które w tej chwili są zalewane. Tam, co się dzieje, to jest absolutny dramat. Człowiek z naturą nie jest w stanie wygrać. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy oglądają mnie właśnie z południa, jesteście bezpieczni. Mam też naprawdę szczerą nadzieję, że uda się służbom przynajmniej w miarę możliwości zabezpieczyć wasze mienie. Pamiętajcie Państwo, że ewakuacja jest konieczna. Nawet jeżeli mieszkacie na wyższych piętrach, nie wiadomo, czy czasem dom nie zostanie podmyty przez wodę i może się zawalić. To jest naprawdę niebezpieczne. Drodzy Państwo, uważajcie na siebie i cóż, pozostaje tylko czekać na to, aż woda zacznie opadać. Proszę Państwa, przechodząc do meritum dzisiejszego materiału, podczas wiecu 300, jak to mówię, okazuje się, że tutaj redaktor Piński policzył, bądź ktoś z redakcji, policzył, że było 178 osób w Warszawie na tym wiecu. Tam wydarzyła się sytuacja, która myślę, że nie miała jeszcze precedensu w ostatnim czasie. Grożono Donaldowi Tuskowi śmiercią. Zrobił to niezidentyfikowany dotychczas jeszcze mężczyzna, ale to są ludzie zamroczeni, zaczadzeni nienawiścią, karmieni propagandą i kłamstwami przez ostatnie 8 lat, więc przyznam się, że nie jestem zaskoczony, że ten starszy człowiek wypowiada takie słowa, niezbyt chyba do końca zdając sobie sprawę z ich ciężaru gatunkowego. To, co jest przerażające, to reakcja Mariusza Kamińskiego, przestępcy skazanego na 2 lata więzienia, później ułaskawionego w dość skandalicznych okolicznościach przez Andrzeja Dudę. Również człowieka, który w tej chwili ma już postawione kolejne zarzuty, a chyba kolejne będą w drodze. On temu mężczyźnie przytakiwał świadomy słów, które wypowiadał ten mężczyzna. Zresztą zobaczcie Państwo ten krótki fragment i ocencie sami. Nie reagują na otwartą nienawiść. Żeby tego cuczka zabić, panie. Jak kiedyś ktoś powiedział, że PiS ośmielił chamów, którzy zachowują się w agresywny sposób, te wypowiadane groźby mogą być spełnione, tego wykluczyć nie można, ale mnie bardziej interesuje reakcja w tej chwili prokuratury, która powinna zająć się Mariuszem Kamińskim. Proszę Państwa, jeżeli ktoś, ja na przykład będąc osobą publiczną, i podchodzi do mnie mężczyzna, który by zaczął wykrzykiwać do mnie, że coś trzeba zrobić z Kaczyńskim, tutaj będzie wyrażać groźby karalne, to zapewniam, że ja bym temu nie przytakiwał. Zawsze byłem, jestem i będę przeciwny przemocy fizycznej wobec kogokolwiek, przed nią przestrzegam. Od tego są organa państwa, by zabezpieczać też polityków, ale też by dyscyplinować niesfornych i zaczadzonych wyborców PiS-u. Proszę Państwa, również zdarzają się też takie oszołomy po stronie wyborców Koalicji Demokratycznej. Jest wielu prowokatorów czy wielu sfrustrowanych ludzi, którzy zachowują się wulgarnie, niestosownie, nie tak, jak powinien zachować się ktoś, kto oczekuje praworządności. Wszelkie wyzwiska rzucane w kierunku pisowców czy jakiekolwiek rękoczyny są absolutnie niedopuszczalne. I Państwo, to nie jest kwestia nadstawiania drugiego policzka, tylko jakby zdyscyplinowania też policji, funkcjonariuszy policji, którzy w takich sytuacjach powinni natychmiast reagować. W tym przypadku mamy uwiecznioną groźbę karalną kierowaną wobec
premiera rządu, pana Donalda Tuska. Jest to groźba nie tylko karalna, ale jakby realna w spełnieniu, bo ten mężczyzna może być niebezpieczny, ale poplecznictwo, pomocnictwo czy sprawstwo kierownicze, te pojęcia z kodeksu karnego, patrząc na Mariusza Kamińskiego, jego zachowanie, jego radość i przytakiwanie, słyszycie państwo, jak mówi tak, tak, to, mili państwo, już jest o krok za daleko. Pytanie, co zrobi prokurator generalny, bo powinien z urzędu zareagować i wszcząć postępowanie w tej sprawie. W zasadzie tu nie ma Kamiński żadnej obrony. Kamiński, chyba że, ale nie, no, bycie w upojeniu alkoholowym nie jest okolicznością łagodzącą. Także tutaj, nawet jeżeli był na przysłowiowej bani, to nic mu to nie pomoże. Więc tutaj Kamiński za nie powinien usłyszeć zarzut. I to dosyć poważny zarzut karny. Jest osobą publiczną, ba, jest europosłem. To jest w ogóle skandal. Pomyślcie sobie państwo, że gdyby w maju prokuratura zadziałała tak, jak mogłaby zadziałać, to Kamiński by nie został europosłem. Śledztwo w sprawie Pegasusa, śledztwo w sprawie nielegalnej inwigilacji. No, o CBA to ja zrobię osobny materiał, bo to, co się w tej chwili dzieje w CBA, to przekracza już wszelkie wyobrażenia. To jest służba w służbie i czas najwyższy, żeby coś z tym zrobić. Proszę państwa, zachowanie Mariusza Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, tam też wokół niego kręcił się Maciej Wąsik. Mili państwo, tego jest już za dużo, za wiele i nie można pozwolić na takie warcholstwo, bo to jest już warcholstwo. Przypominam, co się stało z Pawłem Adamowiczem, który przecież stracił życie przez atak nożownika, który był zindoktrynowany propagandą. Takich ludzi zindoktrynowanych propagandą nie masz tak dużo, jakby się mogło wydawać, no, relatywnie tak w porównaniu z całym krajem. Zindoktrynowanych do tego stopnia, że gotowi byliby komuś zrobić krzywdę. Propaganda ma to do siebie, że potrafi czynić poważne spustoszenia w umyśle człowieka. Ja będę śledzić ten temat, dlatego że oczywiście premier Tusk może zawiadomić pana Adama Bodnara, prokuratora generalnego, w tej sprawie, no bo przecież tutaj popełniono wobec premiera groźbę karalną. Ale tutaj nie pada słowo premier, tylko Donald Tusk. Tak, padają dwa słowa, Donald Tusk, imię i nazwisko. Więc tutaj też nie tylko chodzi o urząd premiera, ale przede wszystkim chodzi o człowieka. Chodzi o człowieka, oczywiście, tak, premier ma bardzo dobrą ochronę Służby Ochrony Państwa, jest chroniony przez ludzi, którym ufa, nie ulega to wątpliwości, ale co to zmienia, że taki Mariusz Kamiński takim zachowaniem przyzwala na zastosowanie przemocy, ba, wokół niego są ludzie, którzy to widzą i słyszą, że podchodzi mężczyzna, wypowiada groźbę karalną w stosunku do Donalda Tuska, a Mariusz Kamiński to potwierdza. Mówi tak, tak. Wokół są też inni ludzie. Ci ludzie mogą te słowa wziąć jako przyzwolenie, jako zachętę. Mariusz Kamiński powinien usłyszeć zarzuty, ponieść też karę. Przecież już dawno o tym mówiłem, że ci ludzie czują się bezkarni. To tutaj państwo prawa polega na tym, że reaguje natychmiast. Teraz mamy bardzo trudną sytuację w Polsce. Na Dolnym Śląsku dzieją się dramatyczne rzeczy, ale tutaj pan prokurator generalny, niezależnie od tych sytuacji, które mają miejsce w powiecie, między innymi w powiecie kłodzkim i w innych miastach na południu Polski, powinien od razu zareagować. Tutaj myślę, że raczej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna w to
dość radykalnie wejść, bo policja sobie tu może nie poradzić. Tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada odpowiednie narzędzia, by zidentyfikować, zlokalizować tego mężczyznę. Prawdopodobnie był to członek klubu Gazety Polskiej, więc tutaj z Warszawy. Jest tutaj przesłuchanie Sakiewicza, okazanie zdjęć, przejrzenie listy osób, które są zapisane w tym klubie Gazety Polskiej. Tego mężczyznę można byłoby zidentyfikować dosłownie w ciągu 24-48 godzin. Ja będę śledzić ten temat, będę chciał ustalić, czy ten mężczyzna został znaleziony. Pytanie wyślę też i do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, również do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak też i do samego pana prokuratora generalnego, czy pana też i Korneluka, bo to też i prokuratura krajowa mogłaby się tutaj tym zająć. Przede wszystkim pan prokurator Korneluk zadziałać z urzędu, by nakazać podległym prokuratorom wszczęcie natychmiastowego postępowania. W zasadzie już nie tyle co wyjaśniającego, bo to nie ma co wyjaśniać, tylko przygotowawczego, bo mamy realną groźbę karalną, mamy Mariusza Kamińskiego, który temu przytakuje, zachęca. Tak to jest, czy też tak to może być odebrane, tak to może być postrzegane i tu reakcja jest jakby konieczna. Mili Państwo, to tyle komentarza. Dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie. Czy uważacie, że należało na tym przejść do porządku dziennego i powiedzieć po prostu wariat, szkoda czasu i atłasu zajmować się takim, bym powiedział, sortem wtórnym, czy też jednak prokuratura powinna bardzo poważnie do tego tematu podejść, szczególnie pan prokurator generalny Adam Bodnar i służby, zatrzymać tego mężczyznę, jednocześnie przesłuchać Kamińskiego, postawić mu po uchyleniu immunitetu posła, europosła, postawić mu zarzuty karne z artykułu 255 kodeksu karnego. Jestem ciekaw Państwa komentarzy, dajcie znać, czy w komentarzach, czy w mailach, a ja się z Państwem na razie żegnam, widzimy się o godzinie 20. Ja będę śledzić, co się dzieje na południu Polski. Jeszcze raz chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich widzów właśnie z południa Polski, tam, gdzie sytuacja pogodowa jest trudna. Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Do zobaczenia o 20.